początki lat 90. chyba były ostatnimi jakimiś takimi czasami wolności, o którą przez lata 80. większość z nas walczyła na różne możliwe sposoby, albo to były ulotki, albo uczestnictwo w manifestacjach, a niektórzy może i bardziej politycznie zaangażowani. No dobrze, to ja w takim razie tutaj przedstawię część prac, które pokazywałam w 95 roku w Centrum Sztuki Współczesnej, na wystawie, której kuratorem był Marek Goździewski. I to była seria około 30 prac, które pokazywały metki ubraniowe oraz powiększone do wymiarów, powiedzmy, billboardu, około 2 metrów wielkości na 160 cm, to jest taka mniej więcej średnia, którą można było najlepiej na takiej proporcji metkowej uzyskać, a przez to jakby uzyskać więcej informacji dotyczącej samego towaru. Malując obrazy w latach 90. zaczęłam je jakby bardziej urzeczawiać, nie wiem jak to powiedzieć, ale zauważyłam, że rzeczywiście jest to płótno, które ma osnowę i wątek i jest bardzo jakby blisko, artysta zawsze jest bardzo blisko związany z jakimś obrazem, ale naprawdę najbliższym jakimś takim obrazem, z którym jest człowiek związany, no jest, okazuje się, że metka ubraniowa. Lata 90. chyba po raz pierwszy wprowadziły przez właśnie taki egoizm posiadania dobrych metek i ubrań, wprowadzili właśnie podróbki, że zaczęły się jakieś multi podróbki już wszystkiego po raz setny podrobiony. Dlatego też używałam rewersy w tych pracach metek, żeby ukazać właściwie, jak wszystkie te wątki i osnowy są splątane czasem właśnie bardziej dokładnie lub mniej. Często podróbkę metki właśnie możemy zobaczyć przez jakość wykonania z drugiej strony, bo tutaj jakby na drugiej stronie tej metki leci kaczor, który właściwie nie jest zauważalny, a można by powiedzieć, że już coś powinien nam to mówić. I właśnie wtedy to się zaczęły takie lata, kiedy władza zauważyła, że sztuka zaczyna mieć bardzo dużą przebitkę do społeczeństwa, ponieważ powstawały nowe pisma, nowa młodzież przychodziła, wszyscy na tą sztukę rzeczywiście patrzyli się jak na coś, co da im jakąś odpowiedź, jak tutaj w tym czasie współczesnym żyć, więc my chcieliśmy zwrócić również uwagę na to, jak właśnie siła obrazu, jaką właśnie dysponuje tak naprawdę władza, również mogą i dysponować artyści. Dlatego się bardzo władza tym wszystkim przestraszyła i zaczęto artystów prześladować. W tamtym czasie natrafiłam właśnie na taką metkę od takiego Serba, gdzie było napisane front fix, specjalna obróbka, chemiczne czyszczenie. Po pewnej manipulacji tutaj wypruciu 2 liter wyszło etniczne czyszczenie. Praca Harlem, która z amerykańskiego takiego lwa zmienia nam się w faszyzującą gapę, co jest niezwykle chyba w obecnych czasach bardziej oczywiste niż wtedy. Również pracowałam nad opaskami do mundurów, nad mundurami niemieckimi, które też wiele jakby mówią o ich twórcach. Ten cykl prac nazwałam Kulturträger, czyli nosiciele kultury. Właśnie tutaj nasi muzycy i kucharze wynieśli nam pół kultury. Następnym jakimś takim elementem moich badań były alkohole oraz kosmetyki. To jest cykl następnych moich prac dotyczących właśnie również człowieka i pobliżu, bo metka myślę, że również znalazła się dlatego, że kiedy obserwowałam, będąc w latach, na początku lat 90. w Aperto, właśnie kiedy już właśnie był Serrano, gdzie był Matthew Barney, gdzie była Pipilotti Rist i Kiki Smith, widziałam, że właściwie ta sztuka ciała i tego wszystkiego poszła już bardzo daleko, że właściwie na tym obszarze już jest bardzo trudno coś znaleźć. Natomiast właśnie szukałam coś, co jest i malarskie, jest i przy człowieku, a jest znakiem naszego czasu. No i wyszło, że to jest właśnie ta mała meteczka, którą się zajęłam przez parę lat. Również zasięgnęłam trochę do filmu, gdzie na przykład użyłam kadrów z filmu Sokół Maltański, gdzie w pewnym momencie Humphrey Bogart bierze kapelusz i zaglądając do niego na podstawie metki, która się znajduje, wie o tym, że kobieta, z którą rozmawiał, kłamie. I ja uważam, że właśnie metka w pewien sposób jest takim jakimś policyjnym badaniem rzeczywistości. Następną taką serią pracy, które wykonałam, to była seria fotograficzna
dotycząca alkoholów, ale wybierałam te alkohole, które są mocnymi, czyli takim aqua vitae, czyli to, co rzeczywiście daje mocne życie. I z reguły to właśnie były whisky i różne wódki, ale w taki sposób zestawiałam te alkohole, żeby tworzyły różne jakieś takie poetyckie skojarzenia, kiedy na przykład Beefeater to jest z ginu taki strażnik, na przykład pilnuje robaczka w mezcalu, całe takie poetyckie, zagubione, przedziwne opowieści, ale z niezwykle też jakby taką podkreśloną wizualnością, bo alkohole przyciągają swoją wizualnością. Są to jedne z największych takich znaczków, które się rzucają często w oczy. Potem, jeżeli chodzi o kosmetyki, to są te rzeczy, które są bardzo blisko człowieka, bardzo blisko ciała, szczególnie jeszcze może blisko kobiety. No więc to powstały, na ten temat powstały prace i malarskie, i obiekty, oraz jakby końcowym wynikiem tego była cała seria fotografii, kiedy perfumy są zastosowane jako wieżowce. I to była cała seria dotycząca pewnego obszaru, który znajduje się przed moim oknem, na którym ma powstać Muzeum Sztuki Współczesnej, więc wyszło na to, że właśnie jakby wynikiem pracy nad tym wyszło kulturalne muzeum. Już nawet nie wiadomo, jakie tęsknoty i marzenia w tamtych latach było, ponieważ bardzo dużo rzeczy się działo i cały czas coś było do przodu. Jakieś bloki były raz z jednej, raz z drugiej strony, ale to jakoś szło, przemieniało się, jeździliśmy na różne stypendia, artyści byli ze sobą w dobrych jakichś stosunkach, nawet wydawało się, że właśnie na początku lat 90. zaczyna się tworzyć pewna taka grupa artystów, którzy właśnie wybierali się razem podbijać świat, że tak powiem. I to była między innymi ta grupa, która brała udział w tej wystawie w Berlinie New Eyes for New Years. A potem się zrobiło źle, a potem czym dalej? Lata 90. się kończyły, czym zmieniała się władza, nagle się okazywało, że wszystkie te wartości, o które walczyliśmy w latach 80. o wolność, a przede wszystkim również o jakąś wolność wymowy, przede wszystkim artystycznej, nagle zaczęło się to bardzo kurczyć i obecnie są tematy, których właściwie nie wolno poruszać, bo grozi to może jakimś linczem społecznym, a zresztą nawet chyba nie wypada tych tematów poruszać, bo prasa tak już zdążyła to też wszystko rozmydlić, że już nie wiadomo, co jest skandalem, co nie jest skandalem. Bo jakoś mi się śmiać chce, że parę osób przeszkadza jakaś mała fotografia, ale to daje nam do zrozumienia, że jednak praca i siła artystów ma czasami dużo większą moc niż wypowiedź polityków.